Diamentowy lód, Ashan, rozdział drugi, złoty świt. Z przepięknej atmosfery rozrzedzonego światła napłynął obraz. Ponury i chłodny zimowy dzień. Siedzę w ciszy, nie myśląc o niczym szczególnym. Przed sobą mam złoty świt. Obraz urzekł mnie i przywołał pełnię uwagi. Oszałamiające, jakiej to jest natury, zastanowiłam się. Obraz pozostał ze mną przez wiele miesięcy. Wnikliwie kontemplowałem go, tak jak kontempluje się prace artystów wystawione w galerii. W końcu do mnie dotarło. Zrozumiałem, co takiego światło chciało mi przekazać. Rozpoznałem wizję. Oto złoty świt, nowy początek nowej ludzkości. Nadal, nawet dzisiejszego dnia, odczucie to jest tak silne i żywe, jak w momencie rozpoznania. To feniks naszej przyszłości podnosi się z popiołów lęku, zamętu, choroby i chciwości i leci w światło, w czystość serc i niewinność umysłów. Na całym świecie widzę, jak ludzie podnoszą się i wznoszą, uświadamiając sobie, każdy we własnym czasie, że nie ma gdzie stąd odejść. Dla ludzkości będzie to naprawdę cudowny dzień, kiedy jako zbiorowość zrozumiemy, że w rzeczywistości do dyspozycji mamy tylko jeden i jedyny prawdziwy wybór – stać się zjednoczoną siłą miłości, harmonii, współczucia i prawości. Czy my, świadomość zbiorowa, pozwolimy przejawić się światłu i wyrozumiałości, czy po prostu pozwolimy zginąć wielu? Jeśli chcesz, wyobraź sobie przez chwilę, że w atmosferze życia ludzkości nie ma lęku, nie ma winy ani żalu. Oto nowa ścieżka, przepiękna i pełna mocy. Ścieżka prowadząca na początek złotego świtu. Bo dzieje się tak, że gdy mężczyzna lub kobieta decyduje się na życie wolne od lęku, powstaje przestrzeń dla ludzi wokół i mogą oni pójść w tym samym kierunku. W ten sposób fala światła wprawiona zostaje w ruch. Tak, nowy cykl. Można to potraktować jako przykład integralności działania, a obecnie integralność ma znacznie większe znaczenie niż kiedykolwiek dotąd. Chcemy zbudować silną, zdrową i żywotną cywilizację, a kamieniem węgielnym naszej nieuchronnie zbliżającej się wielkości będzie integralność i prawość obok miłości i kreatywności. Możesz zapytać siebie, kto odnosi korzyści z lęku. Na pewno nie ty, ani twoi bracia i siostry. Emocja ta jest korzystna jedynie dla panów niewolników, a nawet niektórzy z nich zaczynają zdawać sobie sprawę z bezsensu przejawiania takiej wibracji energetycznej. Teraz, skoro ludzkość jako całość doświadczyła już, co to znaczy być ograniczonym, co to znaczy nie mieć, rzeczywiście możemy wybrać stan istnienia, sposób myślenia, nastawienie wolne od ograniczeń, to również zostanie rozpoznane jako element złotego świtu. Wezwanie do wolności rozbrzmiewa, każdy może je usłyszeć,
i poznać. Ludzie słyszą je, bo w jego brzmieniu i barwie jest siła i prawda. I nie jest to wezwanie do broni, po prostu rozbrzmiewa wezwanie do miłości. Naprawdę, trąby i rogi panów światła śpiewają pełnym głosem. Słuchaj, słuchaj, wstań i wystąp o to, co stanowi twą boskość, twą prawość. Nie porzucaj więcej siebie. Odłóż broń niechęci, lęku i rozpaczy, bo nie jesteś bezsilny. Masz wielką moc. Pamiętaj, narodziłaś się ze światła, a boskim przeznaczeniem ludzkości jest powrót do światła. Zauważ, że teraz, gdy wchodzimy w XXI wiek, ukrycie się przed sobą dla wielu staje się coraz trudniejsze. Liczne stare przyzwyczajenia, nawyki i systemy przekonań upadają. Jest to prawda zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i zbiorowości. Stąd widoczny wokół chaos, którego możesz być świadkiem. Tak więc złoty świt można porównać do ponownego stworzenia siebie, do wyłonienia się z poczwarki, ze śmierci emocjonalnej. Odkrywasz, że urodziłeś się na nowo, świeży, pełen nowo odkrytej niewinności i zdumienia. Wiedz, gdy wejdziesz do Królestwa Światła, doświadczysz wielu śmierci i ponownych narodzin. Poznaj metamorfozę i jest to wspaniała i szlachetna praktyka. Zezwól na nią, gdy widzisz i czujesz, że nadszedł twój czas. Odnajdziesz siłę poczucia celu, krystalicznie czystą wizję i głęboki szacunek. Nie tylko dla siebie, lecz dla całego życia i zaangażowanych weń istot. Pojawisz się nowa ty, jak złota monarchini, smakując po raz pierwszy zapach i oddech życia. Śmierć staje się tobą, pozwól na to. Tak, pozwól sobie umrzeć w ten sposób. Otwierasz w twojej rzeczywistości wiele nowych perspektyw. Zaczniesz dostrzegać, jak może być. Wizje staną się rzeczywistością, ożyją, gdy ty staniesz się tym, co odważyłeś się zobaczyć, o czym miałeś śmiałość śnić. Pojawią się możliwości, wyjaśni się sytuacja, dzięki czemu będziesz mógł z wielką pasją wziąć udział w stwarzaniu, współdziałać z mocą Stwórcy w tych dziedzinach życia, które wybierasz. Naturalnie nastąpi także rozkwit bardziej dynamicznego i holistycznego związku z Bogiem, namacalnego związku z wielkim światłem, wielką mocą, która napełnia cię i nieustannie przepływa przez ciebie, przez wszystkie czujące istoty na ziemi. Dla ludzi na ścieżce uzdrawiania wibracyjna śmierć będzie uzasadnionym i oczekiwanym ruchem energii. Nadejdzie cień, odczujesz stare emocje, stare myślokształty, będą walczyć o utrzymanie cię w ramach wzorców, które już ci nie służą. Może to być trudne, lecz mimo wszystko przyjmiesz to. Przygotuj się na nadchodzącą zimę, nadciągające burze. Posyłaj prośby o więcej światła, więcej miłości.
Proś, żeby światło i miłość zostały wtłoczone w Twoje ciało, bo to pozwoli Ci przetrwać trudne okresy. Będą dni, że ledwo uda Ci się zebrać energię na wykonanie ruchu, że zostaniesz sam z działaniami w trzeciej gęstości. Nie będziesz tego osądzać, bo to tylko energia. Stare rzeczy odchodzą i przechodzą przez ciało. Może się zdarzyć, że zleją Cię poty, będziesz mieć dreszcze, łzy zatopią Twój świat. Smutek będzie tak głęboki, że odkryjesz w nim głębokie i niesamowite piękno. W ten sposób na Twoich oczach zmieni się natura rzeczywistości, bo w smutku jest radość, tak jak w radości jest smutek. Kiedy indziej będziesz w szampańskim nastroju, smakując słodki nektar miłości, lekkości w każdym aspekcie życia, ogarnie cię zdumienie, że możesz kochać tak głęboko, tak absolutnie, bez zakłóceń. Nie bój się tych, którzy uważają, że jest to samotna ścieżka, bo ona taka jest. Samotność stanowi część inicjacji, etap drogi do wszechświatła, do wszechmiłości. Element ten jest konieczny dla wzmocnienia podążających ścieżką. Wiedz jednak, że osamotnienie nie będzie trwać wiecznie. Zrozum, że święta komunia zawsze wymaga ciszy, samotności, dzięki której można pojąć to, co się dzieje, ponieważ zmiany w Tobie nastąpią raczej na poziomie komórkowym, a nie mentalnym. Przyjmij więc uczucie osamotnienia. Nie na długo. Istoty z plemienia światła znajdą Cię. Tak to działa. Znajdą Cię, gdy przyjdzie na to czas i nie wcześniej. Podróż porwie Cię aleją światła, aż w końcu zrozumiesz, że nigdy nie byłeś zupełnie sam. Wspaniały i prosty paradoks życia. W tym momencie uświadomisz sobie, że aby prawdziwie służyć Bogu, najpierw trzeba służyć sobie. Łatwiejsze wtedy staje się służenie całej ludzkości, służenie temu, co jest. Do duszy, która jest Tobą, odnoś się zawsze ze świętym uwielbieniem, przy którym serce śpiewa radosną pieśń. Jak to się nazywa? Budowanie własnej mocy. Nie musi to być czas cierpienia i poświęcenia, choć będzie wielu, którzy tę ścieżkę wybiorą i jest to w porządku. Zachowaj postawę głębokiego współczucia dla Twoich braci i sióstr i traktuj ich z wyrozumiałością. Wielu przyjdzie i przyłączy się do Ciebie po drodze, inni się nie przyłączą. Niektórzy wybiorą, że chcą pozostać dokładnie tam, gdzie są, a Ty będziesz tego świadkiem i na poziomie indywidualnym, i w zbiorowości, naród wobec narodu. Na planecie następuje polaryzacja, to oczywiste. Stare, liniowe modele interakcji upadają. Niektórzy trzymają się ich kurczowo i niech tak będzie. Lecz dla Ciebie będzie najlepiej, jeśli będziesz unikał tych istot, które niosą ze sobą niepokój i zamieszanie. Tak, unikaj osób hałaśliwych i agresywnych, bo drażnią one ducha. Masz też przed sobą wiele prób, będą one częste. Uważaj więc
na wszystkich i wszystko, co dąży do zniesienia Cię z kursu, na odrodzenie i uzdrowienie. Co ważne, wraz z innymi ludźmi zwróć uwagę, kto ma władzę, rządy i tak dalej. Uważnie czytaj między wierszami. Wtedy będziesz wiedzieć, o czym tak naprawdę oni mówią. Wtedy będziesz wiedzieć, do przejawienia czego naprawdę dążą. Dawni strażnicy i możni nie ustąpią tak szybko. Dlatego słusz na przykład, co to znaczy przyjąć prawdę, prawość, a nawet światło. Właśnie w taki sposób służysz tym, którzy uważają się za Twoich władców. Zastosuj tu równanie, kochaj i powiedz nie temu, co nieprawdziwe i nie pochodzi od światła. Na początku złotego świtu musisz skupić się na tym, aby pozostać w świetle, bo nigdy wcześniej w historii na Ziemi, w atmosferze ludzkości, nie było tak bezkresnej ciemności. Pozostań w świetle, nieważne, co próbuje naruszyć Twą boskość. Broń się przed kamieniami rozpaczy, przygnębienia i żalu, kochając jeszcze mocniej, a dzięki temu burze szybko ucichną, prawie lub wcale nie zostawiając po sobie śladu. Skup się także na budowaniu łaski. To naprawdę potężny sprzymierzeniec. Dostarczy wysokich pól światła, które przenikną Twą świadomość. Podsunie rozwiązania, o jakich Ci się nie śniło, dla wszystkiego tego w Tobie, co nie domaga lub Ci pomaga. Łaska zwiąże Cię z siłą miłości, z siłą światła i jest jak klej szybko schnący, trzyma mocno. Łaska pozwala wejść na wyższe oktawy myśli i uczuć, poziomy, z których otrzymasz wskazówki i przewodnictwo na drodze do Boga. Łaska ma jakość, czystość, która wykracza poza pięć zmysłów, dlatego intelekt sobie z nią nie poradzi, a to bardzo dobrze. A zatem, jakich trudności byś przed sobą nie widział, proś i módl się o łaskę, która ci pomoże. Jest to cudowna siła. Jej źródło jest niewyczerpane i czeka w gotowości. Możesz ugasić pragnienie. Paradoksalnie, teraz mamy czas złotego świtu i nic nie jest tym, czym być się wydaje. Otwórz oczy na piękno i wspaniałość tego wszystkiego. Zaśpiewaj pieśń radości i zachwytu. Uczci śmierć tego, co było i narodziny tego, co ma być. Czci siebie i śpiewaj sobie, bo złoty świt naprawdę jest w Tobie. Niech tak się stanie.